Znajdujemy się na terenie szkoły podstawowej w Bobrownikach, gdzie właśnie tutaj dzisiaj w ten jakże piękny i słoneczny dzień organizowany jest gminny turniej piłki ręcznej. Organizatorami jest szkoła podstawowa w Bobrownikach, jak również Olimpia Medex Piekary Śląskie. Rozgrywki trwają, rywalizacja jest, walka jest o co, bo w grę wchodzi mecz za tydzień w Piekarach Śląskich, czyli już awans na kolejny poziom. Zobaczymy, jak idzie naszym młodym, zdolnym graczom i porozmawiamy sobie z organizatorami. Mamy przyjemność rozmawiać z prezesem klubu MKS Olimpia Medex Piekary Śląskie, z panem Mateuszem Ludygą. Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, jak przebiegają dzisiejsze mecze piłki ręcznej? To znaczy, dzisiejsze mecze zorganizowaliśmy tutaj turniej w Bobrownikach. Udział biorą cztery szkoły podstawowe, właśnie z Bobrownik, z Dobieszowic, z Sączowa i z Rogoźnika. Drużyny grają każdy z każdym i walczą o miano najlepszej tutaj w gminie. Następnie zostanie wybrana reprezentacja gminy Bobrowniki, która zagra za tydzień w Piekarach Śląskich, w takim turnieju organizowanym już u nas w hali Olimpii, właśnie tam, gdzie rozgrywa mecze pierwsza liga. Czyli toczy się walka o awans do wyższej ligi. Można tak to nazwać, awans do tego, jakby przepustka do tego turnieju, który odbędzie się już u nas w Piekarach Śląskich. Proszę nam powiedzieć, kiedy odbędzie się mecz u Państwa w Piekarach? U nas w Piekarach dokładnie za tydzień w czwartek. Za tydzień w czwartek, również od 9 rano w hali Olimpii przy ulicy Ziętka 60 w Piekarach Śląskich. Proszę nam powiedzieć, jak wygląda poziom gry? Ja jestem naprawdę zadowolony. Widać, że tutaj wielkie uznania dla nauczycieli, którzy nie mieli dużo czasu, żeby przygotować drużyny, ale naprawdę poziom jak na klasy, które wcześniej jakby nie miały zbyt wiele do czynienia z piłką ręczną, jest naprawdę wysoki i jakby wola walki jest, wszyscy dają z siebie 100%, a o to tutaj chodzi, żeby dzieci się poruszały, żeby zakrzewić w nich tą chęć rywalizacji, sportu, no i żeby zainteresować piłką ręczną. Za niedługo wręczanie pucharów, nagrodzenie wygranej najlepszej drużyny. Czy są już jakieś typy, już jakieś podejrzenia, kto może być tym najlepszym dzisiaj? No, znaczy teraz już wiemy, że o trzecie miejsce toczy się tutaj spotkanie pomiędzy Dobieszowicami i właśnie Bobrownikami, natomiast o pierwsze miejsce za chwilę odbędzie się mecz pomiędzy Sączowem i Rogoźnikiem. I jakby ja tutaj nie mam typów, bo obie drużyny są bardzo dobrze przygotowane, więc zweryfikuję pewnie boisko. Rozumiem. Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będzie więcej takich imprez sportowych dla młodzieży z naszej gminy. Oczywiście. My jakby otwieramy się na zewnątrz i jak najbardziej, jak będzie tylko okazja, na pewno wrócimy tutaj za rok, a może i wcześniej. Dziękuję ślicznie. Również bardzo dziękuję. Z nami Łukasz Gogola, mieszkaniec gminy Bobrowniki, jak również brązowy medalista Mistrzostw Polski w piłkę ręczną. Witaj. Witam serdecznie. Opisz nam pokrótce, jak wygląda cała Twoja kariera od początku, jeżeli chodzi o piłkę ręczną. Pokrótce moja kariera zaczęła się od samego początku z Olimpią Medex Piekary Śląskie. Bardzo jestem zadowolony z współpracy z tym klubem. Głównym moim największym osiągnięciem jest właśnie brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów. Osiągnęliśmy to właśnie w tym roku, w tym sezonie. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Całe miasto jest z nas dumne, więc jest bardzo dobrze. No to nie mały sukces, także duma musi być. Powiedz nam,
Kto zaraził Cię chęcią do tej piłki ręcznej? Sam od siebie, czy jednak skąd to się wzięło? Chęcią do piłki ręcznej zostałem zarażony, tak jak właśnie dzisiaj te dzieciaki, które tutaj grają. Też uczestniczyłem w turnieju szkół podstawowych. Też mi się to gdzieś spodobało i jakoś tak już z tym zostałem. Czyli rozumiem, oni również mają szansę osiągnąć to, co Ty osiągałeś do tej pory? Oczywiście, że tak. Każdy ma na to szansę, tylko trzeba w to mocno wierzyć. Powiedz nam, bo masz większe doświadczenie niż chłopcy, którzy grają na dzisiejszym meczu. Powiedz, jak oceniasz ich poziom? Poziom chłopaków, no naprawdę, jeżeli chodzi o ich grę, słyszałem, że niedługo chłopacy trenują, bo się dowiedzieli dopiero 2 tygodni, więc i tak naprawdę widać, to jest spory progres u chłopaków, więc myślę, że coś z tych chłopaków naprawdę może kiedyś w przyszłości być. Czyli widać to, że chcą, że już złapali zapał do tej gry, tak? Tak, widać. Oczywiście wszyscy się tu, jak widać, najbardziej starają, jak tylko mogą, więc jest naprawdę, naprawdę duży, duży tutaj sukces, tego mi się wydaje, będzie. Ja Tobie dziękuję za rozmowę. Czego mogę życzyć? Jak najmniej bramek, fauli? Jak najwięcej rzuconych bramek, o, tak powiedzmy. Jak najwięcej rzuconych bramek, ale nie w okienko naszej, tak, drużyny. Dokładnie, dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. I mecz o trzecie miejsce, i mecz o pierwsze miejsce. Bardzo, bardzo fajnie to wyglądało. Mecze były, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo zacięte. Ja może o podsumowanie turnieju poproszę prezesa MKS Olimpia Piekary Śląskie, pana Mateusza Ludygę. Panie Mateuszu, oddaję głos. Dziękuję. Panowie, ja powiem szczerze, że jestem zaskoczony i to bardzo pozytywnie zaskoczony waszą postawą tutaj dzisiaj. Wiedziałem, że wasi nauczyciele nie mieli zbyt wiele czasu, żeby was przygotować do tego turnieju, a naprawdę wyglądało to super, a te emocje, które były w meczu o trzecie miejsce i w finale, no to chyba mówią same za siebie, jaki to jest sport, jak piłka ręczna jest czasami nieobliczalna, jak wiele emocji nam przynosi. I tutaj wielkie słowa podziękowania właśnie dla nauczycieli, którzy przygotowali. Ja... Proszę, brawo. Za chwilę przejdziemy do dekoracji. Tutaj z nami dzisiaj honorować was będzie jeden z zawodników Olimpii Piekary Śląskie. Łukasz Gogola gra już w pierwszej lidze piłki ręcznej, natomiast tam w kończącym się sezonie był jeszcze juniorem. I nasza drużyna juniorska zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski. Także to jest największy sukces tak naprawdę młodzieżowej piłki w Piekarach Śląskich. I to właśnie Łukasz był częścią tej drużyny. Także Łukasz będzie dzisiaj również was honorował. Może przejdziemy już do... Tak jest. Ja tylko dodam, że Łukasz jest mieszkańcem Bobrownik, tak więc tutaj to jest chłopak od was z gminy, to jest bardzo ważne. My już przejdziemy może do dekoracji. Czwarte miejsce w dzisiejszym turnieju zdobyła szkoła podstawowa Bobrownik. Zapraszamy kapitana po odbiór pucharu. Klaudiusz. Trzecie miejsce w dzisiejszym zdobyła szkoła podstawowa Zdobieszowic. Po bardzo zaciętym meczu o trzecie miejsce kapitana zapraszam, szkoła podstawowa Zdobieszowic. No i równie zacięty mecz pod koniec. Okazał się tutaj mecz pomiędzy zespołami Sączowa oraz Rogoźnika. No tutaj końcówka meczu była mega zacięta.
zdecydowały niuanse. Jedna bramka, niewiele brakowało, żeby był remis. Drugie miejsce, Szkoła Podstawowa z Rogoźnika. Brawa! No i zwycięzcą w turnieju szkół podstawowych piłki ręcznej chłopców została Szkoła Podstawowa Sączowa. Gorące brawa. Zapraszamy kapitana Polku. Dobrze, i na sam koniec zostały dwie nagrody indywidualne. Tutaj gremium Łukasz Begola, prezes Mateusz, trener Artur Patoń oraz pan Radosław Cięciel. Decydowaliśmy o dwóch nagrodach dla dwóch osób. Najlepszym bramkarzem został wybrany Paweł Malinowski z Dobieszowic. Brawa. Natomiast najlepszym zawodnikiem w dzisiejszym turnieju jednogłośnie został wybrany zawodnik Klaudiusz Kuwak-Sączowa. Ja jeszcze raz bardzo chciałem podziękować nauczycielom, bo tak naprawdę bardzo mało mieli czasu, żeby was przygotować, a okazuje się, że rzeczywiście drzemie w was tutaj ogromny talent. Jeszcze raz bardzo dziękujemy nauczycielom, dziękuję trenerowi Arturowi Patoniowi za pomoc, dziękuję panu Radosławowi Cięcielowi za pomoc, oczywiście Łukaszowi, waszemu starszemu koledze z gminy. Teraz jeszcze wszystkim bym zaprosił do wspólnego zdjęcia, zrobimy sobie wspólne zdjęcie. Dziękuję bardzo za dzisiejszy turniej. Do zobaczenia za tydzień. Miejsca na podium wybrane, puchary rozdane. My mamy przyjemność rozmawiać z wygraną drużyną piłki ręcznej. Jest to drużyna ze szkoły z Sączowa. Trener pani Ewa Klimczyk nadzorowała, wyuczyła, wytrenowała. Jak się okazało, owocnie wygrali, pierwsze miejsce zdobyte. Proszę nam powiedzieć, pani Ewo, no poziom chłopaków jest dobry, bo pierwsze miejsce zajęte, ale czy jest pani z nich zadowolona? Dali z siebie wszystko? Dali z siebie wszystko, mogli jeszcze więcej, ale naprawdę grali na 99%. Super. Tym bardziej, że to jest piąta klasa i oni jeszcze świetnie rokują. Za rok to myślę, że będzie jeszcze bardziej super. I ta końcówka była taka nerwowa, powiedzmy stresująca, nerwowa, tak, ale liczy się tak efekt. Proszę nam powiedzieć, bo było bardzo mało czasu na przygotowanie, ale jednak chłopcy dali z siebie wszystko, zaangażowanie i zachęcenie musi jakieś być z państwa strony, jeżeli, bo muszą chcieć po prostu. To znaczy tak, mało czasu to fakt, ale my w ręczną gramy od czwartej klasy, gramy bez przerwy w ręczną, bo cieszy się wielką popularnością. To jest gra prosta, którą łatwo nauczyć, szybko nauczyć i dzieciaki ją lubią. Także to nie był to pierwszy raz dla nas, tak? Mało czasu na zgranie drużyny, bo oni są bardzo pomieszani w różnych grupach, czterech aż grupach. No, ale w tydzień czasu zgrali się chłopaki fajnie i rośnie fajna ekipa. Myślę, że tutaj niektórzy do klubu też przejdą może kiedyś, tak? Nie? Nie tylko pierwsze miejsce, ale również z grupy z Sączowa wyłoniony najlepszy zawodnik. Proszę powiedzieć, jak masz na imię? Klaudiusz Kuwak. Spodziewałeś się, że będziesz wyłoniony, zdobędziesz nagrodę najlepszego zawodnika? Tak. Tak. No, skromność, tak, pięknie. To się chwali. Chłopcy, słuchajcie, powiedzcie nam, jak wy sami siebie oceniacie? Dobrze, jesteśmy zadowoleni z gry. To najważniejsze. Mam nadzieję, że za tydzień również zdobędziecie pierwsze miejsce. Pokażecie, że dzieci z gminy Bobrowniki są rozwinięte, wysportowane i tego wam życzę. Pierwszego miejsca za tydzień. Dziękuję serdecznie.